Hejka, z tej strony Josz i witam w kolejnym odcineczku z giereczki House Flipper, dokładnie tak. No i dzisiaj będziemy remontować przyszłe przedszkole. Także będziemy zapewniać bardzo dużo zabawek i całe wyposażenie tego przedszkola. Także zobaczymy co moment... O kurczę, wcześniej to było ponoć biuro, więc będzie sporo rzeczy do zrobienia. Zdecydowanie tak właśnie sądzę, tak to, że jest napisane w tym liście, który jest wcześniej, który wcześniej, zanim się przyjmie zlecenie, jest dokładnie. Przede wszystkim na pewno mamy to wszystko posprzątać, bo to jest masakra, która tutaj jest zrobiona. Także na pewno te regały będą do wyrzucenia, znaczy w sensie do sprzedania. Sprzedaj przedmioty jak najbardziej, sprzedam sobie i sobie je, że tak powiem, zakoszę. Wyczyść z zabrudzenia moim super, ultra nowoczesnym mopem. To pewnie się nadaje jako... jako zabrudzenia, więc pewnie tylko to. Jeszcze napraw gniazdko będzie. Wyczyść okno. Znowu umycie okien, no wiecie co. No w końcu to będzie musiało być przedszkole, nie? Napraw gniazdko elektryczne. Dobra, w takim razie naprawiamy gniazdko. Też w przedszkolu, no gniazdko. Mam nadzieję, że to będzie tylko schowek jakiś namiotły czy coś. A nie, że pokój jakiś to będzie. Tak, żeby to gniazdko było bezpieczne, żeby dzieciaki się do niego nie dorwały. Dobra, tu jeszcze śrubeczka. Dobra, kup przedmioty. A, czyli tu będzie po prostu taka jakaś garderoba, bo jest sofa, mała szafeczka na buty i tablica. Okej. Okay. Mnóstwo haczyków, czyli to będzie tylko przebieralnia. Okej. Okay. W takim razie bierzemy sobie kolory. Dojrzała grusza i słoneczna żółć. No takie trochę niefajne kolory, przynajmniej mi się nie podobają. Zrobimy sobie ten największy. Malowanie. I teraz tak. Zrobimy sobie teraz w dwóch kolorach. Zrobimy tą i tą ścianę. Zrobimy tutaj w zieleni. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tych połączenie dwóch kolorów mi się za bardzo nie podoba. Tu i to. W sumie nie musiałam aż tyle kupować tej farby, nieważne. Chyba to nie musiałam aż tyle. Dobra. Teraz tu. Będziemy robić przedszkole tutaj. Mnóstwo zabawek trzeba będzie kupić. Na razie robimy tutaj przebieralnię. Więc git. Aż tyle pracy tutaj nie będzie trzeba w to włożyć. Przynajmniej w ten pokój, przynajmniej. Dobra, teraz ten drugi kolor bym sobie chciała. No już mniejszą puchę. To mogę w sumie już sprzedać. Biorę wałek, dawaj mi ten wałek. I robimy to. No takie, powiem wam, pomieszczenie, które będzie bardzo radosne kolorystycznie. Ale nie wiem, czy dzieciaki będą aż tak lubiły te kolory. Niektóre wolą stonowane. Niektórym lepiej się przebywa w stonowanych kolorach. Ale jak tak patrzę na minimapę, to trochę tego sprzątania będzie. Jeszcze patrzę, że jest więcej takich pomieszczeń, w których jest dużo, dużo, dużo więcej do zrobienia. Dobra, te dwa... te dwie ściany zrobione, dwa kolory. To mi wyszło na dwa razy. Kup przedmioty sofa, ok, czyli sofa. No dobra, czyli tu zrobimy tak i zrobimy ją w jakichś jasnych kolorach. No to chyba jedna zostaje taka biała. Ale to chyba w drugą stronę, tak trochę, no... Chyba tak będzie lepiej, tak mi się wydaje. Tak, żeby te dzieciaki do gniazdek nie mogły, do gniazdka się tu nie mogły dostać, dokładnie. Dobrze ją dałam? Trochę za daleko od ściany. Teraz będzie git. Teraz będzie git, jak najbardziej. Mała szafeczka na buty, ile ich ma być? Ma być ich 8 aż. To jak ja mam je tutaj zmieścić? Jak wy sobie to wyobrażacie? Mam nadzieję, że można je postawić na sobie. Zamknij mi te drzwi. Mała szafeczka na buty, ok. Ok, chyba można na sobie je stawiać, dobra. Teraz zrobimy tak. Obok siebie, żeby to stało jakoś tak ładnie. No nie, no nie za bardzo to będzie ładnie stało obok siebie. Bo tu musi mieć przerwę, taką lukę. 4, 5, 6. Ok, one już są krzywo, nieważne, nieistotne. Niech sobie tak stoją.
Dobra. Okej, sobie je teraz poprawimy. Jak już muszą być równo, to niech będą równo. Dobra. Teraz są bardzo równo. Bardzo ładnie to wygląda. Tablica suchość realna. Niech będzie. Mają być jeszcze dwie. No dobra. Miałam możliwość wyboru rozmiarów, więc niech będzie tak. Też haczyki. Haczyki z której strony mają być? A nad tym zrobimy haczyki. Zrobimy sobie tablicę suchość realną tutaj. Niech będzie tutaj tablica. Będzie tutaj coś można napisać. I teraz tak, haczyki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ach, jak musi być. Nie idą równo za bardzo. Tak, żeby to jakoś tutaj wyglądało. Tu to na pewno nie będzie równo. Chyba przesadziłam z tą ilością haczyków. Dobra, już tu wydam więcej, żeby to jakoś wyglądało jeszcze ładnie. Dobra, niech tak zostanie. Tak, zostawiam. Zrobiony pokój. Pokój możemy... O, ja cię kręcę. Ile tu jest rzeczy do wyrzucenia? Dobra, to, czy to możemy wyczyścić tak po prostu? Podnieść? Ale ja nie chcę tego podnosić, chcę to sprzedać. Lepiej tego nie robić, czyli co? Lepiej tu zostawić te wszystkie rzeczy. Posprzątaj śmieci, sprzedaj przedmioty. Regał biurowy, standardowe biurko razy 5. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Regał biurowy. To jest regał? Chyba tak, to jest regał biurowy. Krzesło biurowe. Razy raz, dwa, trzy i cztery. Okej, czyli to zostaje. W takim razie bierzemy... Mogę sobie tu zapalić światło, bo totalnie nic nie widzę. O ja, tutaj woda leci. Teraz tu będzie więcej tego. Ale ta woda tak nie leci tu od teraz, tylko już wcześniej była. Zamontuj. Szybko zamontujemy. Czemu tutaj nie było zamontowane? Co to miało być? Ale to jakby to nie było zamontowane, to tutaj pod dużym ciśnieniem by było. Co mam z tym zrobić? Mam to sprzedać? Mam posprzątać śmieci. To są śmieci chyba, co nie? Te butelki. Jeszcze coś tu jest. Tu jest puszka. Zamontuj. Dobra, gniazdko już od razu zrobię. Dobra. Kabelki. A, jeszcze tu muszę przykręcić. Tak, już chciałam kolejny kabelek. Oczywiście one muszą w kolejności być. Powiem wam, że ten obiekt jest bardzo duży. Bardzo duży, więc ciekawi mnie, ile czasu mi to zajmie na to, żeby to ogarnąć do końca. Co jeszcze mam tu niby wyrzucić? Co jest jeszcze do wyrzucenia? Mogę użyć tego co najwyżej. Tutaj jest ok. Wyczyść zabrudzenia. W takim razie biorę miotłę. Co jest jeszcze nieposprzątane? Halo? Na oknie? Na oknie, chyba tak. Chyba na oknie to było. Dobra, wyczyść okno razy jeden. Tylko jedno okno jest brudne. No dobra, od strony ulicy. Pozostałe okna są w miarę czyściutkie. Zamontuj urządzenia montowalna wąska zasłona. Ok, to w takim razie bierzemy sobie montowalną, nie wiem, wąską zasłonę. Niech będzie taka jasna kolorystycznie. Znaczy ta jest akurat taka mniej jasna, ale tak. A, bo to ma być tu. Raz. O, kupiła mi to. No i co dalej? Aha, zamontuj muszę zrobić. A, takie buty nie mogę drugiej kupić i zamontować, tylko muszę najpierw w domu. Dobra. Dobra. Dobra, mamy. Teraz drugą. Teraz drugą, niech już będzie. Zamontuj. Montujemy. Pierwszy raz to robię. Dobra. Mhm, dobra. Ładnie to wygląda. Wiesz, te śmieci ją tu zostawić. No dobra, zostawię w takim razie śmieci. I teraz tak. Tu mam... Jakie tam miałam kolory? Królewski błękit. To ten błękit będzie w tym miejscu, gdzie tutaj są zasłony. I jeszcze trzecia.
Truskawkę mi tutaj. Truskawkę niech będzie tu. Dobra. Dawaj pędzel. Tu ma być. Tu będzie, gdzie to jest. Tam, gdzie niebiesko, będzie niebiesko. Będzie trochę się odbiegało kolorem, ale będzie dobrze. Nie przejmujemy się tym. Nie będzie przecież zielony z niebieskimi zasłonami obok siebie. Bo to będzie już, to już na pewno będzie głupio wyglądać. I nieładnie. Dobra, to mamy. Tu jeszcze powinno być coś, chyba że to miałam pomalować najpierw. Zanim to zamontowałam. Nie, no da się. A tego nie miałam malować, no ale dobra. To jest ok. Muszę farbę zabrać. No dobra, biorę farbę. Więc te dwie ściany będą niebieskie. Dobra. Znowu farbę. No co to ma być? Mnóstwo farby tutaj na to idzie. Dobra, i teraz tak, tu już tą ścianę ogarniemy. I teraz zostaje tylko to. A góra do zrobienia. Zrobię jeszcze to w takim razie, niech to będzie tak. To się nie liczy totalnie do tego wyniku, ale przynajmniej ściany nie będą takie brudne. I my. Uda mi się, dobra. I teraz zieloną bierzemy. Bierzemy zieloną, żeby to jeszcze jako tako wyglądało. Tu. Dobra, muszę nabrać więcej farby. Chciałam powiedzieć wody, ale to chyba tak nie działa. Bo wodą przecież nie pomaluję kolorem. Zastanawiam się, czy tutaj coś więcej będzie do roboty. Teraz się przejdę po tych pokojach. Nie, niebieska! No co to ma być? Czemu niebieską mi... Już biorę zieloną. O co chodziło? Mhm, i teraz tak. Teraz tutaj kawałek jeszcze zrobimy zieloną. Dobra, i teraz czerwoną bierzemy. Teraz bierzemy czerwoną. Jak ma być kolorowo, to będzie kolorowo. Będzie tutaj bardzo kolorowo. Teraz się pójdę przejść po tych wszystkich pokojach, co tam jeszcze jest do zrobienia. Sobie tylko zerknąć. I oczywiście jak już pomaluję te ściany, bo nie będę na razie więcej robić, teraz to wrócę po prostu. Dobra, to zrobione. Możemy te farby posprzedawać. Raz, dwa, trzy. Idziemy się przejść. Co tu jest? O matko, to jest kuchnia. Z tego też będziemy musieli zrobić. Kolejne biuro. Okej. Okay. Jaki tu jest syf. I łazienka, okej. Okay. I tu są karaluchy, fuj. Tutaj też cieknie. No dobra. Kolejne karaluchy. Kibla. Nie chcę w to łazić, fuj. Chujka. Czemu w ogóle te karaluchy są tylko wyłącznie w tych... w kiblach? To jest w ogóle dla mnie fenomen. Dlaczego? Dlaczego tak się zadziało? Dobra, co dalej tu jest? Tablica suchościeralna. Niech będzie tutaj. Niech będzie tu. Chociaż nie no, tutaj niech będzie. Przepraszam, tu. Czyli wejść. Stolik dziecięcy. Niech będzie niebieski. Przy niebieskim będzie niebieski. Zielony? Taki zielony, niech będzie tu. Taki zielony. Krzesełko. Ile tak krzesełek ma być? O, za dużo. Trochę dużo ma ich tu być. Dwa. Trzy. Nie muszą być równo, bo to w końcu dziecięce krzesełka, więc one zawsze później są rozwalone. Teraz kolorystycznie musi być zielony. Raz. Dwa. Trzy. I przy kontakcie niech będzie, niech będzie przy kontakcie. Będzie dobrze. Dywan. Zielone kwiaty. No jak zielony, to zielony. Robimy tutaj. Niech sobie będzie dywan tutaj. A, bo ich ma być więcej. No dobra.
2, 3. Co z tym czwartym? Tutaj go damy. W ten sposób. Tak go damy. Tak, żeby na wejściu teraz było. Takie cztery dywaniki. Niech to będzie w ten sposób. Podwójna komoda. Oczywiście zrobimy ją jak najjaśniejszą, chociaż ten szary do mnie chyba najbardziej, białe drewno najbardziej przemawia. I teraz zrobimy to tu, w tym miejscu. A, tak, muszę teraz to ładnie ustawić. Dobra, mamy komodę. Regał pionowy. Znaczy poziomy regał. Zrobimy to tutaj. Mogę to dać do góry? Nie mogę. Czemu nie mogę tego dać do góry? No dobra, niech będzie tak. Tak, bo dzieciaki nie będą dosięgać wtedy, no. Niech sobie wsadzą tutaj palec do kontaktu, tak, tak. Piłeczka, niech będzie tu. Pudełko z klapką. Detale. Niech będzie bez. To ja już wolę taki jasny. Niech będzie taki. I niech to będzie tu. Przy wejściu. Dobra, mamy. A, bo ma ich być więcej, no jo. Tutaj niech będzie, niech sobie tutaj stoi. Tu będzie kolejne. Tu będzie kolejne. Dobra, kolejne, co? Osiołki, dobra, osiołki damy tu. Tu damy osiołki, niech sobie stoją. I króliczek jeszcze będzie. Króliczek będzie tutaj. Bardzo ładnie wyszło. Bardzo ładnie, podoba mi się, idę dalej. Tu zrobione, teraz zrobimy przedpokój. Teraz zrobimy przedpokój. I teraz zrobimy przedpokój, jeszcze właśnie ta łazienka najbardziej mnie tutaj intryguje. Ta jedna i druga. Czy tutaj coś jeszcze jest do zrobienia? Posprzątać śmieci, zniszczyć gniazdo, wyczyścić, ułożyć płytki podłogowe. Okej, to w takim razie zrobimy sobie jeszcze tutaj. A resztę później wam pokażę, jak już będzie skończone. Gdzieś tu są jeszcze śmieci, które trzeba posprzątać? No tu są. Trzeba wyrzucić. Nie można tego zostawić. Ułożyć płytki podłogowe. I teraz tak, jakie to płytki mają być? Ceramiczne. No dobra, to w takim razie ułożymy sobie to. Tak. Aż tutaj. O nie, zrobiła mnie tak jak trzeba. No cóż, to najwyżej po prostu tak już zostanie. Takie kolorowe przedszkole, no. Kolorowe przedszkole, dobra. Jasna brzoskwinia i teraz tak. To sobie machniemy tu. A jeszcze drugi kolor sobie teraz kupię. Aksamitna brzoskwinia. Niech będzie tak i tak. To będzie tu. Nabieram. To będzie nad wejściem. To później zrobimy na końcu korytarza, ten ciemniejszy. Tak zrobimy. Dobra, tu. Tu nie. Tu jeszcze zrobimy. Do tego miejsca. Teraz zobaczymy, którym kolorem będzie więcej zrobione. No i tu zrobimy do końca już. Do końca tej ściany. Jasnym. A tym ciemnym zrobimy tutaj do końca. Zrobię przedpokój, znaczy można powiedzieć, że hall, taki długi hall, a później resztę wam pokażę na samym końcu, jak już będzie zrobione. Dobra. Dobra, zrobione. I teraz ten ciemniejszy, dawać mi tu. Też to jako tako będzie wyglądać. A, bardzo ładnie. O. Jeszcze jedno muszę raz maźnąć. Jak teraz maźnąć, będzie cała ściana chyba zrobiona. Chyba tak. Zabraknie mi na ten jeden kawałek. No nie, nie zabrakło. Dobra, to skończyłam ten jakże długi hall, który jest tak w dwóch kolorach. No i co, widzimy się, jak już skończę cały remont. Także pokażę wam wtedy, co i jak zrobiłam.
Okej, w końcu skończyłam wszystkie pozostałe pokoje, także to już było zrobione, to również. I to też już widzieliście, także teraz zabieram was tutaj do tego jakże cudownego biura w zielonych barwach, łazienki wyczyszczonej, bardzo ładnie wykafalkowanej, kolejny pokój zabaw, troszeczkę z innymi pluszakami, jakimiś zabawkami z pianki. No i tutaj właśnie toaleta z kibelkami, także tak standardowo chyba w przedszkolu też jest to potrzebne. Szkoda, że tu luster jeszcze nie ma, nie było w zleceniu, więc i też nie są potrzebne. No także co, ja bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym odcineczku. Dajcie znać tam na dole w komentarzach, czy chcecie kolejny odcineczek, jeżeli tak, to z czego konkretnie. Także co, ja bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i do następnego, mam nadzieję, pa pa!